ssaki są różne od ssaków w jednym względzie, ale człowiek przypomina je w tym. Albo ułomnie próbuje je naśladować. Ptaki mają w głowie kompas magnetyczny. Na podstawie ruchów drobnych cząstek metali są w stanie oszacować to, w jakim miejscu kuli ziemskiej się znajdują. Większość z nas, myślę, że samce homo sapiens, czyli panowie, generalnie też nie mają większych problemów z rozpoznawaniem stron świata. Panie mają. I to doprowadziło uczonych do tego, żeby zobaczyć, jak w mózgu funkcjonują struktury związane z geolokalizacją, czyli tym, gdzie jesteśmy, w jakim kierunku podążamy, czyli jak funkcjonuje nasz GPS, jak funkcjonuje nasz GPS w głowie. Okazuje się, że my mamy taki kompas magnetyczny, bo łatwiej powiedzieć, że mieliśmy. Pewnie niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że nasz gatunek w dużej części ten kompas stracił zupełnie niedawno, najprawdopodobniej w ciągu ostatnich 2-3 pokoleń. A jedną z przyczyn tego, że tracimy kompas magnetyczny, jest używanie syntetycznych ubrań, które rozmagnetyzują nam niektóre struktury. I to też było jedno z odkryć, na które uczeni wpadli obserwując ptaki. Ale przecież nie takie rzeczy nas tak fascynują, które doprowadzają do tego, żeby zrozumieć człowieka. Raczej pasjonuje nas coś takiego, że widzimy, jak już wspomniałem, te wielkie migracje ptaków, że cieszą nasze oko ze względów estetycznych, że również jak mamy zjeść, to w ślepych testach zwykle mięso ptasie smakuje nam bardziej niż stacze. Najprawdopodobniej wynika to z bardzo specyficznej struktury białkowej. Natomiast ciekawe jest to, że jakby ptaki cieszą nie tylko z tych względów pragmatycznych, tylko ze względów estetycznych. I to też jest rzecz, która nas łączy z ptakami. A behawioralnie, czyli pod względem zachowań, ptaki najwięcej rzeczy widzą, znacznie mniej słyszą, mimo rozbudowanego systemu komunikacji przy pomocy śpiewu. I z człowiekiem jest tak samo. Ptaki na przykład mają upośledzony węch. My w większości też. Ptaki mają dobry słuch, ale ten słuch tak naprawdę służy tylko do pewnego sposobu, rodzaju komunikacji. Dzisiaj słyszeliśmy, że u nas chór też po prostu śpiewa ze względów estetycznych. To się nam podoba. Ptaków struktura śpiewu jest troszkę inna. Tam to wygląda z grubsza tak, że to samiec oznajmia samicy pewną informację o sobie, o czym jeszcze za chwilkę Państwu powiem. A dlaczego te rzeczy są fascynujące z ewolucyjnego punktu widzenia? Jakbyśmy popatrzyli na nowoczesną systematykę zwierząt, to w szkole się Państwo pewnie uczyli tam, że mamy wśród kręgosłup, mamy ryby, płazy, czyli żaby, tak? Później gady, ptaki i ssaki. Według nowoczesnej systematyki ptaki nie są niczym szczególnym. Są po prostu gałęzią opierzonych dinozaurów. Oczywiście ornitolodzy się z tym nie zgadzają, ale systematyka molekularna jest okrutna. To jest jakby sprowadzenie ptaków do jednej wąskiej, dość wyspecjalizowanej grupy w gromadzie gadów. Ptaków jest zaledwie na świecie 10 tysięcy gatunków. Mówię zaledwie, bo w Polsce jest więcej gatunków w chrząszcze niż ptaków na całym świecie. Z drugiej strony, jak porównamy liczbę prac naukowych, które powstają na ptakach i na wszystkich innych pozostałych zwierzęciach, poza homo sapiens, bo tutaj mamy medycynę, jak porównamy, to w zasadzie 3/4 prac zoologicznych dotyczy ptaków, czyli musi istnieć jakiś zakręcony mechanizm w mózgu człowieka, że te ptaki nas tak bardzo, bardzo interesują. No, fascynacje są różne. Fascynacje chóralne. To w ogóle niezmiernie miło, bo słyszałem, dziadek mojej żony był dyrygentem chórów zaprzyjaźnionym z Ostrowem mieście Kaliszu. Ale wiele osób po raz pierwszy zauważa ptaki właśnie wtedy, kiedy one się komunikują między sobą przy pomocy śpiewu. Dla nas jest to coś normalnego, że słyszymy śpiewające ptaki. Natomiast w świecie ptaków wcale to nie jest normalne. Zaledwie 15% gatunków komunikuje się przy pomocy tego, co my nazywamy śpiewem. Po prostu innych ptaków bardzo często nie zauważamy. Z tych 15%
zaledwie połowa śpiewa. Panowie. No i teraz powstaje pytanie, dlaczego panowie śpiewają, a panie tylko słuchają? Troszkę odwrotnie niż u naszego gatunku, prawda? Oczywiście można to tłumaczyć wyposażeniem genetycznym. U ptaków układ genetyczny jest zupełnie inny niż u ssaków, niż u ludzi. Tylko szybko. Jak to są samice, a to są samce, to u naszego gatunku struktura chromosomalna samca wygląda tak. Ma dwa chromosomy płci, jeden X, jeden Y, samica ma dwa X. Tutaj feministki oczywiście całą argumentację dorabiają, ja może sobie ją wpuszczę. U ptaków jest troszkę odwrotnie. Także to nie jest tylko, z tym głosem to nie jest tylko kwestia wykucharzenia genetycznego. Jakbym Państwu powiedział, dlaczego u ptaków samce śpiewają, to najprawdopodobniej wyjaśnienie jest stosunkowo proste. I ono w części też dotyczy człowieka. Jak sobie przypomnimy zupełnie podstawową wiedzę biologiczną, jak się rozmnażają ptaki, to wszyscy pamiętają, że przy pomocy jajek. Jajko to jest największa komórka, w ogóle największa komórka w świecie zwierząt. A kto produkuje tę komórkę? Produkuje samica. Najczęściej sezonowo. I teraz, żeby powstało z tego piskra, żeby powstał młody ptaszek, to ta komórka jajowa musi zostać zapłodniona przez plemnik. Przypominam, że plemniki są bardzo małe. O 6 rzędów wielkości mniejsze od komórki jajowej. Czyli samica, można powiedzieć, inwestuje bardzo dużo, tą olbrzymią komórkę jajową, inwestuje w specjalną skorupkę wapienną. Muszę znaleźć jedną komórkę, która zapłodni tą moją wyszukaną komórkę jajową. Czyli można powiedzieć brutalnie, że samice będą patrzyły na jakość samca. Mają taki dylemat właśnie, jak znaleźć tego najlepszego. A przed jakim dylematem stoją samce? Jak zagospodarować milion swoich plemników? Można to powiedzieć inaczej, że samice inwestują w jakość, samce inwestują w ilość, prawda? Ale to jest oczywiście nie coś specjalnie uproszczone, bo już idziemy dalej. Przecież nie da się sprzedać tego miliona plemników. Po prostu choćby samic nie wiadomo, co robi. Nie da się z każdym, że tak powiem, wyprodukować nowego potomka. Dlaczego? Dlatego, że liczba komórek samic jest ograniczona. Na dodatek czyhają konkurenci, inne samce.